Panie Boże, Jezu Chryste, zapraszam dziś Twojego Świętego Ducha, aby zamieszkał w domu, który należy do mnie i mojej rodziny. Ty jesteś Panem nieba i ziemi i ogłaszam, że jesteś również Panem tego domu. Zalej go, proszę, Twoim światłem i życiem. Niech wszelka ciemność, która próbuje się zadomowić w tym miejscu, ustąpi i niech odejdzie wszelki duch lęku, depresji, gniewu, zwątpienia, niepokoju, buntu czy nienawiści. Proszę Cię, Panie Jezu mój Boże, aby nie miało tu wstępu nic, co nie pochodziłoby od Ciebie, Panie. Jeśli jest tu coś, czego nie powinno tu być, pokaż mi, proszę, co to jest, abym mogła to usunąć. Proszę Cię, dobry Boże, o Twoją doskonałą ochronę nad tym miejscem, tak, aby nie mogło się tu przedostać żadne zło. Napełnij, proszę Cię, ten dom Twoją miłością, pokojem i radością. Ogłaszam dziś w mocy Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela, Boże panowanie w moim domu. Żadna moc nieczysta nie ma do Niego dostępu. Ogłaszam dziś i oznajmiam, że mój dom jest uświęcony i oddzielony dla chwały Bożej. W imieniu Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Amen. Słowo Boże mówi: nie przynoś tej obrzydliwości do Twego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą, tak jak ono. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 7, werset 26. Mając tedy na obietnicy, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwość swojej w bojaźni Bożej. Drugi list do Koryntian, 7, werset 1. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Księga Izajasza, rozdział 1, werset 16. Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi on mieszkaniu sprawiedliwych. Księga Przysłów, rozdział 3, werset 33.